To wydarzyło się naprawdę. Najdrożsi chłopcy, wiele już razy prosiliście mnie, abym coś napisał o waszym towarzyszu, Dominiku Savio. Wspomnienie, które napisał Święty o Świętym. Coś ty za jeden, skąd pochodzisz? Nazywam się Dominik Savio, przychodzę z Mondonio. Opowieść świętego Jana Bosko o swoim wychowanku, świętym Dominiku Savio. Więc ja jestem suknem, ksiądz niech będzie krawcem. Proszę mnie zatem wziąć ze sobą i zrobić piękne ubranie dla Pana Jezusa. Niezwykłe opowiadanie o dobroci, życiu, śmierci i podniebnym spotkaniu świętego Jana Bosko i świętego Dominika Savio. Otóż najwięcej pociechy w chwili śmierci dała mi obecność potężnej i kochanej Matki Boga Maryi. Powiedz to twym dzieciom, że dopóki żyją, niech się do niej nie przestaną modlić. Audiobook Święty o Świętym. Życiorys świętego Dominika Savio, napisany przez świętego Jana Bosko. Audiobook dostępny w księgarni na jej głowie.pl. Zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie. Niech Bóg użyczy wszystkim, którzy będą czytać to dziełko, zdrowia i łaski, by mogli wyciągnąć z niego jak największe korzyści dla swej duszy. Najświętsza Dziewica zaś, do której nasz Dominik miał tak gorące nabożeństwo, niech wyprosi wszystkim łaskę umiłowania całym sercem i całą duszą naszego Stwórcy, który jedynie jest godzien, abyśmy Go kochali ponad wszystkie stworzenia i służyli Mu przez wszystkie dni naszego życia. Ksiądz Jan Bosko. Już dziś zamów Eucharystię za duszę w czyśćcu cierpiącą. To najskuteczniejsza pomoc dla Twoich przodków. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Miesiąc Dusz Czyśćcowych. Słuchaj, rozważaj i módl się, pomagając uwolnić swoich przodków z czyśćca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, Tyś Matką Miłosierdzia, Tyś Matką Dusz Czyśćcowych. Przez Ciebie przychodzi nam każda pociecha, każda słodycz, każda łaska, boś Ty rozdawczynią skarbów niebieskich. O Maryjo, różo rajskich wonności, lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem Trójcy Przenajświętszej. O Matko Dziewico, o Królowo Nieba i Ziemi, w ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą. Błogosław jej. O Matko Boża, błogosław wszystkich, którzy tego będą słuchać i rozbudzaj w ich sercach żywe współczucie dla biednych dusz cierpiących, aby ratując je wszelkimi sposobami przez dobre uczynki i ofiary mszy świętych, jak największą ich liczbę wyzwolonych z więzienia ognistego wprowadzili do radości niebieskich, gdzie z aniołami i wszystkimi świętymi wielbić będą Boga w Trójcy Jedynego i Matczyną opiekę Twoją. O Maryjo, Matko nasza. Amen. Dzień 19.
pomaganie duszom w czyśćcu jest dla nas samych korzystne. Nim zaczniesz codzienne rozmyślanie, staw się w obecności Bożej i proś Go o oświecenie umysłu i zbawienne poruszenie woli, abyś istotnie z tego rozmyślania skorzystał. Jaką miarą mierzycie, będzie i wam odmierzone. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie ulega wątpliwości, że te słowa boskiego Zbawiciela zastosować należy także do pomocy, którą powinniśmy nieść duszom w czyśćcu. Jak my teraz jesteśmy miłosiernymi względem tych biednych dusz, tak Bóg będzie miłosiernym dla nas w tym i przyszłym życiu. Święty Augustyn mówi: czy chcesz, człowiecze, ażeby Bóg zlitował się nad tobą? Okaż litość swoim bliźnim w czyśćcu, albowiem tak Bóg litować się będzie nad tobą, jak ty litujesz się nad bliźnim. Bóg starać się będzie mianowicie o to, ażeby wkrótce stało się zadość Jego sprawiedliwości względem nas i abyśmy wybawieni zostali z ognia czyśćcowego. Nauczyciele życia duchownego przyrzekają miłosiernym wielką pomoc w czyśćcu i uważają w ogóle miłość czynną względem dusz zmarłych za pewny znak wybrania do nieba. Święty Tomasz z Akwinu pisze: prawdą jest, że kto zadość czyni za duszę zmarłych, jeszcze nie czyni zadość za siebie samego. Ale jest również prawdą, że ten jeszcze więcej zasługuje niż na odpuszczenie kar, mianowicie na wieczne życie. Taką korzyść przynosi miłosierdzie względem dusz w czyśćcu. A więc któż by nie chciał okazać się miłosiernym względem nich? Jak miłosierdzie względem dusz w czyśćcu samo sobie gotuje nagrodę, tak brak miłosierdzia względem nich sam na siebie ściąga karę. Innymi słowy, jeśli kto jest zimnym, skąpym, niemiłosiernym względem dusz w czyśćcu, to również względem niego będą ludzie zimni, skąpi, niemiłosierni. Umrze i jeśli dobrze pójdzie, dostanie się do czyśćca, ale któż tam ujmie się za nim? Ci, których mógł wyzwolić, są jeszcze w czyśćcu, albo nie jemu zawdzięczają swoje wyzwolenie, a więc nie będą mieli żadnego obowiązku wdzięczności, by wstawiać się za nim. Ale może ci, którzy pozostaną na ziemi, więcej dla niego czynić będą. Kto o innych zapomina, ten skarżyć się nie może, jeśli zapomną i o nim. Jeśli może odziedziczył majątek swoich przodków, a nie pamięta o ich duszach, to łatwo również stać się może, że i jego spadkobiercy o nim pamiętać nie będą, a nieszczęsna jego dusza straszliwie pokutować będzie w płomieniach czyśćcowych, aż się wypłaci do ostatniego pieniążka. Dopuści to Bóg, ażeby sprawiedliwie go ukarać. Jaką miarą mierzycie, taką i wam będzie odmierzone. Czyściec bez litości temu, który nie miał litości. O, jakże bardzo uskarżać się wtedy będzie ta dusza na swoją dawniejszą obojętność względem dusz zmarłych i powtarzać sobie będzie to, co między sobą mówili bracia Józefa. Słusznie to cierpimy, bośmy zgrzeszyli przeciw bratu naszemu, widząc utrapienie duszy jego, a nie wysłuchaliśmy go.
modlitwa. Do Ciebie, o Boże, zwracamy się w pokornej modlitwie za duszę Twoich sług i służebnic i błagamy Cię gorąco, abyś im łaskawie przebaczył, w czymkolwiek za życia błądzili, i abyś ich przyjąć raczył do szczęśliwego przybytku Twoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju.
Amen. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na Piśmie Świętym, i na niezawodnych świadectwach. Przykład pierwszy. Archaniela Pani Garollo, przeorysza klasztoru świętej Marty w Mediolanie, odznaczała się nadzwyczajną gorliwością w modlitwie za duszę w czyśćcu. A jednak rzadko tylko wspominała o duszy swego ojca, chociaż za życia kochała go serdecznie. Niezwykłe i dziwne zdarzenie usunęło tę niepamięć. W dniu zadusznym zjawił się jej anioł stróż. Ujął ją za rękę i zaprowadził do czyśćca. Tam ujrzała i poznała swego ojca pomiędzy duszami cierpiącymi. Skoro i on ją poznał, zwrócił się do niej i rzekł: O córko moja, jakże to możliwe, żeś tak długo zapomniała o mnie, twym nieszczęśliwym ojcu, który tutaj tak straszliwie cierpi. Tyle przecież okazujesz miłości duszom zupełnie ci obcym. Już wiele z nich widziałem wybawionych przez ciebie, a o mnie zapominasz, który przecież jestem twoim ojcem i któremu tak wiele zawdzięczasz. Archaniela bardzo była zasmucona tymi wyrzutami, bo doskonale czuła, że na nie zasłużyła. Toteż ze łzami przyrzekła ojcu, że wszystko uczyni, ażeby jego wyzwolenie wyjednać. Gdy zaś myślała nad tym i nie umiała sobie tego wytłumaczyć, jak się stać mogło, że zapomniała modlić się za ojca, chociaż tak często obudzała w sobie to postanowienie, rzekł jej anioł stróż: Bóg to dopuścił na twojego ojca jako karę za to, że na ziemi mało dbał o swoje zbawienie i mało pomagał duszom w czyśćcu. Od tego czasu Archaniela nie miała spokoju, aż ukochanego ojca wyzwoliła z czyśćca przez swoje modlitwy, posty i umartwienia. Toteż wnet potem ukazał się jej ojciec w jasności i podziękował za wyzwolenie, które jej zawdzięcza. Przykład drugi. Dziwne objawienie o śmierci i czyśćcu. Ojciec Ferdynand z Kastylii opisuje dwa wielkie cuda, które Pan Bóg zdziałał w klasztorze świętego Dominika w Zamora, mieście Królestwa Leonu w Hiszpanii. Pierwszy dla przypomnienia nam, że nie znamy godziny śmierci. Drugi, aby pokazać trudy mąk czyśćcowych. Zdarzyło się kilka razy, że dzwon kapitularza sam dzwonił, chociaż go nikt nie ciągnął i doświadczenie pokazało, że to był znak bliskiej śmierci któregoś z zakonników. Jak tylko w klasztorze dał się słyszeć ten głos dzwonu, chociaż nie było nikogo chorego, każdy się gotował do śmierci przez modlitwy, pokutę i przyjmowanie sakramentów świętych. Przerażenie ogólne nie ustawało, aż któryś z zakonników dotknięty ciężką chorobą przeniósł się do wieczności. Ten dzwon był dla nich głosem, o którym powiedziano u proroka Izajasza: Rozpraw dom twój, bo ty umrzesz, a nie zostaniesz żyw. Drugie zjawisko więcej się odnosi do naszego przedmiotu. W tymże klasztorze świętego Dominika
zakonnik jeden wielkiej świątobliwości, w ścisłej był przyjaźni z pewnym ojcem zakonu serafickiego, nie mniej jak on świątobliwym i cnotliwym. Obaj miłujący Boga i pragnący doskonałości często rozmawiali ze sobą o rzeczach duchowych, a przypominając sobie ostrzeżenie dzwonu klasztornego, zawarli ze sobą umowę, iż który pierwszy umrze za pozwoleniem Bożym, pokaże się drugiemu, objawiając mu stan duszy swojej, aby jeżeli będzie w czyśćcu, mógł być ratowanym modlitwami przyjaciela. Zakonnik świętego Franciszka I był powołanym na sąd Boży. Wierny danemu przyrzeczeniu pokazał się dominikaninowi, gdy ten z posłuszeństwa zakonnego przyrządzał w refektarzu posiłek dla zgromadzenia. Pozdrowiwszy go mile, objawił mu, że jest zbawiony za sprawą miłosierdzia Bożego, lecz cierpi wiele w czyśćcu za mnóstwo drobnych uchybień, za które nie żałował za życia. Potem, aby go zachęcić do ratowania go modlitwami, ukazał mu się cały ogniem gorejący. Nic na świecie, rzecze mu, nie może ci dać pojęcia tej strasznej męki. Czy chcesz na to dowodu? Położył prawą rękę na stole refektarskim i natychmiast głęboki znak został wyciśnięty jakby od żelaza rozpalonego. Możemy sobie wyobrazić, jak był wzruszony dobry zakonnik, jak usilnie starał się ratować zmarłego przyjaciela. Zachowano ten stół na pamiątkę cudu i dotąd go pokazują w klasztorze Zamora. Te dwa dziwne zdarzenia rozbudziły w zakonnikach świętego Dominika zbawienną pamięć o śmierci i bojaźni kary przyszłego żywota. Wysłuchane treści pochodzą z książek Miesiąc dusz czyśćcowych, Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych oraz z broszurki ABC pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym. Pozostałe wartościowe książki i dzieła chrześcijańskie nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.